W niedzielę dobiegł końca konkurs, który mieliśmy okazję organizować po raz pierwszy. Zaskoczyła nas ogromna ilość komentarzy pod postem i ich kreatywność. Wraz z Grzegorzem i Damianem wspólnie podejmiemy decyzję, kto zostanie szczęśliwym nabywcą nowej bramy garażowej marki Wiśniowski. Chłopaki, zapraszam. A few moments later. No dobra, mamy. Najbardziej urzekła nas wypowiedź Arkadiusza Dęckiego. Koniecznie musicie wejść w komentarz pod postem i zobaczyć jego wiersz na 43 linijki, bo robi on naprawdę piorunujące wrażenie. Myślę, że najbardziej zasłużył na tą nagrodę, dlatego to on zostaje zwycięzcą w naszym konkursie. Arku, bardzo ci gratulujemy. Postanowiliśmy, że nagrodzimy jeszcze 3 osoby nagrodami pocieszenia. Ich komentarze były także bardzo kreatywne, dlatego nie mogliśmy przejść obok nich obojętnie. Tymi osobami są Asia Przybysz, Patryk Zalewski oraz Renata Renata. Bardzo wam dziękujemy za wasze zaangażowanie. Wiecie co? Teraz padł na taki spontaniczny pomysł. A może zadzwonimy do Arka i poinformujemy go telefonicznie o jego wygranej? Jestem bardzo ciekawa, jak zareaguje. Halo? Dzień dobry, Arku. Dzwoni Ania z firmy Europłot. Chciałabym cię poinformować, że to właśnie ty zostałeś szczęśliwym zwycięzcą w naszym konkursie na bramę garażową marki Wiśniowski. Serdeczne gratulacje dla ciebie. Dziękuję serdecznie. Jestem przemiły zaskoczony, panie Aniu. Czekam na wiadomość od pana, kiedy możemy umówić się na montaż. Może po skończonej rozmowie poproszę o SMS-ka z danymi i dogramy wszystkie szczegóły. Dobrze, dziękuję. Cieszę się bardzo. Super, bardzo się cieszę. Gratuluję również wszystkim i gratuluję tym, co brali udział, którzy się włączyli do zabawy. Dzięki wielkie jeszcze raz. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.